Witam was, ja jestem Eriko, a wy oglądacie Zagrajmy w Counter-Strike Global Offensive, odcinek drugi z grania wspólnie z widzami. No i tak jak poprzednio gramy na mapie Ali, jednak tym razem gramy również po stronie TT. No cóż, zaraz się zakończy, niedługo ta mapa będzie jakaś inna, akurat tak wyszło, że również tą mapę wybrałem. Jest to ciekawa mapa, według mnie całkiem ładna. No i cóż, tutaj nam zraszowali mida, więc chodźmy, zobaczmy tego mida, bo oni zaraz tutaj przyjdą. Awe zabiłem. To nie było trudne, bo plecami było odwrócone, tam ktoś jest na górze i paka. Wow, jaka bania na farcie. Bym zebrał tą pakę. Ktoś tam jeszcze jest, przeładujmy sobie, na spokoju to zróbmy. Sporo was się zjawiło, jest nawet więcej niż 10 osób spośród moich widzów. Dobra, mamy pakę, chodźmy na B. No, zdjęła mnie was. Tyłu była jednak, udało mi się jeszcze Baltazara zabić. Nieźle mi akurat z SG idzie zazwyczaj. Headgamer chyba sobie nie poradzi, mimo tego, że jest dobrym graczem. Madesio już na niego tutaj czeka. Jednak już Madesio jest martwy i został Propolent, który jest chyba jeszcze lepszym graczem od Headgamera, jednak się teraz przekonamy. Propolent ma jednak lekką przewagę, ale z drugiej strony Headgamer może sobie zakampić, ponieważ już podłożył pakę. Teraz pojedynek Tytanów. Kto wygra? A i wygrał nasz Headgamer. Ja dostałem nawet gwiazdkę MVP za najwięcej zabójstw. No i więc teraz możemy znowu sobie kupić SG, moją ulubioną broń. W sumie to nie jest tak dużo kili 350, bo znam ludzi, którzy mają po kilka tysięcy. Nawet wśród widzów są osoby, które mają po kilka tysięcy, jednak dla mnie to jest sporo, szczególnie, że głównie na turniejowych gram i nie maniacze jakoś, szczególnie w tego CS-a. Ostatnio czekam również na dodatek do Diablo, który ma wyjść, chociaż się trochę zawiodłem, no ale zobaczymy. Możliwe, że w gratisie będę miał, ponieważ powiedzmy ktoś mi może go kupić, bo mam urodziny niedługo w marcu, więc no dobra. Widzę, że sobie tak paka poszła na B i plecy chyba zrobili nam jakoś. No to wygląda. Jeden pocisk. I dostałem banie. Niestety się przykampił na mnie, przyczaił. Headgamer został, czeka aż go zraszują. To jest dobra taktyka, jeżeli macie po prostu, sami zostajecie, ponieważ wtedy możecie zabić jednego, jeżeli na dwóch szczególnie, możecie zabić jednego i oczywiście... I oczywiście wtedy będzie 1 versus 1. W takim pojedynku macie znacznie większe szanse. O, on chyba jednak awczył. Nie wiem, co to dokładnie tutaj robił. No ale cóż, jest 3-3. Nadal mam forsę na jakiś sprzęt. Kupmy sobie granat dymny. Kurde, wkurza mnie to menu. Kupmy sobie granat dymny i może pójdźmy na to A w końcu. Bo tak się zawsze zaczajam na to A. Boję się, że coś mnie zdejmie. Tutaj czasami raszują wrogowie. Nie w tym wypadku. Czekamy chwilę i możemy iść. Za rogiem może jeszcze być. I jest. A, był za ścianą. Trafiłem go dwa razy jedynie. On mi wystarczyło, że raz w heada pocisnął oczywiście. Headgamer przeszedł do przeciwnej drużyny. Teraz wydaje się, że... ale my za to kogoś mocnego bardzo mamy. Zobaczymy, jak sobie Wyvern radzi. Propolent zabił. Czuję się jak komentując jakiś mecz, ponieważ jakimś cudem się zdarzyło, że bardzo dobrzy gracze wbili akurat do gry. No i został ostatni u nich, mający 4 HP. Zobaczmy, nasz jeden niestety awczy, no i drugi 46 HP, to są dwa hity zemki. I się wydaje... Wydaje się to dla nas... przegrane.
Było blisko, powiem wam, że wystarczyło, że skała, aby... Jak miałem P250 jako pistolet, albo P90 jako broń, oczywiście normalną, to bym prawdopodobnie udało mu się wygrać jednak. Musimy chyba kliknąć Nigga won't kill you, ponieważ awczy. Trochę szkoda, bo jeżeli by nie awczył, byśmy po prostu wygrali, no. To jest jednak 4-3, nadal jest to wygranie, szczególnie, że to uproszczone, uproszczone nie jest jakiś, jakiś po prostu mega ważny. Z dupę go podźgajmy sobie, tak, tak, tego chcesz, suko. No i zobaczmy, czy coś tym razem tutaj raszuje. Nie, jakby raszowało, to już dawno by przeszło. Idę tutaj z Michelsonem. Michelson nie wyrwiba. Mogę iść pierwszy. Bardzo możliwe, że coś po prawo będzie. No i tak jak myślałem. A Madesio się skampił, ale Headgamer wystarczył, że jednym pociskiem mnie zabił. Mnie się tutaj akurat też ustawił w miejscu dobrym. I zobaczmy, dokąd dalej to prowadzi. Chodźmy na to B, skoro tak wszyscy idą, a ja mam pakę. To jest niekoniecznie dobre miejsce, bo tu wystarczy, że jedna osoba nas pociśnie w budynkach. Można z jedną osobą pocisnąć bez problemu. No, zabiłem kogoś, tak bardziej na pałę prułem, bo dużo wystrzałów było, żeby cokolwiek tam zobaczyć. Wkroczmy na to B. Muszę podstawić. I pójdą od naszego respa zapewne, ale ja tutaj stanę. Mam tutaj widok na pakę. Gdzie jest ostatni? Popatrzcie, ile zabójstw mam. To jest po prostu coś niesamowitego. No i ostatni mnie zabił, ale na szczęście Madesio nie zdąży rozbroić paki. No już. Nawet nie po nim, za daleko stał. Ale już było blisko. Obronił bombę przed trzema wrogami, przed czwartym. No, przed czwartym mi się nie udało niestety. Ale chodźmy, zobaczmy, co teraz mi się uda, może tym razem coś po prostu pocisnę mocno wrogów. Może znowu, o Boże, AWP mają. Chyba musimy go wyrzucić, ponieważ on awczy, tak się zdaje. Patrzcie, jaka taktyka, chodzi się w lewo i w prawo. To jest takie pro. Pro ludzie tak nie robią, pro gracze. Pro ludzie. Boże, dym z granatów. Co to kurwa było? Nie strzelajcie do... O Boże. Tumik. Nie strzelajcie do swoich, ponieważ ja nigdy nie wiem po prostu, czy to nie wróg. To jest bardzo czasami mylące. No i niestety ostatni nasz został już wywalony albo wyszedł sam. No i mamy niestety gorszy team od nich. Jednego zabiliśmy jedynie. Zależy, jak poprzednim razem się rozjuszałem. I jakoś się udało mi zabić prawie całą przeciwną drużynę. Cały czas tak na tą tabelę spoglądam. Nie jest jednak jakieś wskazane. Chodźmy tutaj. Ja w jeden przynajmniej pójdę. Wrogowie możliwe, że Madesio, mam okazję go zabić łatwo. Trafił mnie raz przez ścianę. Jedynie mógł mi heada wyrwać, ale na szczęście mu się nie udało. I autokampa. Jedno trafienie. Nie mogę przycelować. Jeżeli nie celujecie z SG, niestety nie jest zbyt celne. To jest taka wada spora. My tutaj w trzech jesteśmy. No chodźcie, chodźcie. Oni wam plecy będą dopiero robili. No ale niestety mają dwóch snajperów, a snajperzy mogą bez problemu zabijać. Wybijać po kolei. Chyba, że ktoś ma bardzo dobrą kampę. To B jest naprawdę... podoba mi się właśnie do splantowania. Chyba on M-kę wziął. Zaraz. Nie, nadal ma Skara. Ten ma AWP. No i...
Tu się zdaje. Daje się to. Daje się to przegrana sytuacja. Podniósł niestety kałacha, chociaż zapewne również by z AWP sobie dał radę. Stalker, no, zabił nam czterech aż z teamu, więc gratulacje. No i ostatnia. Ostatnia tutaj runda, już przegrana niestety będzie, ale zobaczymy. Zobaczymy, może uda mi się jednak coś ubić. Boję się, że tutaj Awa wyjdzie, a Awy często wychodzą. A Awa chyba pójdzie nawet nie tędy, tylko... To jest nasz, czy nie nasz? Chodźcie gdzieś, ludzie. Nie mam broni do tego dobrej. Albo poczekajmy może w sumie aż przeciwnik zraszuje, bo widzę, że... Zdecydowanie wolę iść drugą stroną, ale możemy pomóc wrogowi. Wrogowi, sojusznikowi. Niepotrzebnie nie celowałem, bo tak po prostu chciałem trafić jak najszybciej, by go spowolnić. To się nie udało, widać. No i widać, co to spowodowało. Dwa trafienia jednak z SG i ostatni awczy chyba u nich. Tak mi się zdaje. No ja stał sobie na respie. Potem kucnął i zaczął strzelać, ale już nie miał szans. Przynajmniej może obronimy się, może będziemy mieli te 6 punktów nawet. Kupmy sobie P90. P90 jest spoko bronią. Kostek się zabił u nas. Przeszedł do chyba przeciwnego teamu. Nie, nie. Zniknął jakoś. Dobra. No, pójdźmy tym lewym korytarzem. To jest niezły korytarz. O cholera. Do przodu, do przodu. Sporo mi z tego zapalającego zdjął. Nasz jest. Aaaa, no i się Madesio z Famasem wykazał. No dostałem nawet skrzynkę operacji Phoenix. One nadal chodzą dosyć drogo. Weźmy sobie jakąś mapę jak Cage. Cage jest znany i lubiany. Chyba poprzednio też było Cage. Już nie pamiętam, jaka była poprzednia mapa. Montel jeszcze jest fajną mapą. Agencji, Favela. Chociaż ja głównie gram na Cage. Bo jak wiadomo, to jest chyba najlepsza mapa z operacji, jakie dotąd były. No i ustawimy się, zobaczymy, jaka drużyna. Mam nadzieję, że tym razem będą trochę bardziej wyrównane składy. Chociaż ta jedna runda mi się akurat udała, poszczęściła. Dobrze, że była paka splantowana. Obrona paki jest zazwyczaj dosyć prosta. O, mi się coś zacięło zawsze. Nie, nie, no, nie zawsze. Czasami mi się coś ścina. Patrz, jakieś dziwne lagi. O Boże, 300 pingu. No ale zaraz powinno mi to spaść. Dziwne, nigdy nie miałem takich problemów. Kupmy sobie coś innego. Ludzie mnie zapraszają do gier. Ja mam podczas nagrywania... A kupmy sobie P250. Ja mam podczas nagrywania po prostu ludzi wyciszonych. I o to chodzi, że powiadomienia wszelkie mam wyciszone i tak dalej. O, trafiłem go chyba. Myślałem, że coś tam strzela. P250 to jest to! Chyba, że się dostanie banią randomową z Digla. Glock też może być. Też nie jest zły, chociaż na pierwszą rundę jest dosyć słaby. Flesza dostałem. No i zostałem samemu na dwóch i w dodatku oni pakę mają. Obawiam się, mam czas, więc mogę się skradać bez problemu.
Obawiam się, że to może nie wyjść. Z Glockiem możecie grać w trybie serii, jeżeli potraficie walić z trybu serii heady. To się wtedy sprawdza nawet w późniejszych... w późniejszych po prostu w rundach niż pierwszej, jeżeli mają już kamizelkę wrogowie, to możecie naprawdę wyrwać niezłe po prostu kille. No i cóż, tym razem mamy dosyć też niezrównoważone teamy, w sensie jest aż 6 wrogów na nas, 4 terrorystów, jednak my się nie poddajemy, zobaczymy co z tego wyjdzie, ponieważ teraz ludzie dołączają, dlatego ten, jeżeli chodzi o CS-a, to uproszczony jest bardzo niezrównoważony, ponieważ dopiero z czasem właśnie gracze dołączają, na przykład takie rzeczy. Nie wiem, dlaczego koleś wszedł eko z Lidlem. O cholera, cholera. Nie sądziłem, że zraszują. Tutaj oni byli z MK-ami ustawieni. Nasi nie wychodzili tymi drzwiami. W ogóle nikt nie patrzył na drzwi. Wszyscy poszli za mną, tunelem. Jak za kimś poszedłem, może... Może być niezbyt ciekawie. Weźmy sobie takie broń. Jeżeli jest niezbyt ciekawy, biorę P200, P90, cały czas mi się myli. Wszyscy idą na B, więc my też chodźmy na B z paką. Patrzcie, jakie mamy staty. Straszne, straszne staty. Ile hajsu nie ma. Kurde, zauważyłem go, ale bo jest za późno, pakę podniesie mój, mam nadzieję, no i a nie udało mu się. Chyba dostał ten banie nawet, tylko że przez ścianę. Słaby gracz z Łowców i Michelson. A nasz ostatni pan garniturek ruszył się, ale chyba mimo wszystko awczył. Może jego chomik mu ruszył myszką. Jego chomik mu posunął myszkę. Kurwa, jaki chory mam umysł. Dobra, P90 znowu. No i cóż, jeszcze jest jedno miejsce na cage, na którym można się skampić, czyli to. To jest bardzo dobre miejsce do kampy, ponieważ gracze nie zawsze to sprawdzają. Na turniejowym to się cholernie dobrze sprawdza, nie wiem dlaczego. Ktoś wentyl nam posuwa. Jak panu garniturkowi ktoś posuwa mysz. Z tej strony ktoś będzie. A my. Kurwa, to mój. Nie! Kurde, dwóch ich było. Znowu mnie zabił ten sam. Flori. Flori w sumie. Nie wiem, jak to przeczytać, tak naprawdę. Orzech sobie może poradzi, ale niestety nie. Nasz ostatni pan garniturek robił plecy, nawet dwóch zarąbał. Więc muszę pochwalić. Tylko nie wiem, gdzie. Gdzie on teraz planuje iść? No nie ma za bardzo szans, ma 21 HP, a jest 3 wrogów ze 100 punktami życia. Nie, człowieku, dostałeś banie przez ścianę. To było straszne przeżycie pewnie dla ciebie, traumatyczne. Mamy cały czas niedobry hajsu. Nową kupmy. Wolę nową od Olbrzyma. Naprawdę z nowym. Mam ostatnio trudności. Jakiś patch był, który strasznie zniszczył tą broń. Jakoś nie potrafię teraz z niej strafić nic. Kurde, jak mogłem nie trafić z nowy przez tyle razy. Ale na szczęście go w końcu zabiłem. Jakimś granatem dostałem. Cały czas było nieciekawie, ale nie mogą nam plecy chcieć zrobić, dlatego to się tutaj ustawimy. Na A poszła samotnie paka chyba. O Boże. Zobaczymy czy... Nie, 2 trafienia za 67. Nowa zazwyczaj... o Boże, blisko, 8 HP mu zostało. Nowa zazwyczaj z odległości zadaje około 50, więc jeżeli macie farta, no to możecie po prostu zarąbać kogoś dwoma strzałami ze średniej odległości, może na dystans nie, a z daleka dwoma, jeżeli o ile heady strzelacie. Flash. Patrzymy, kurde, nam idzie, jest koleś, który dobrze gra z diglem, nie ma nic gorszego niż dobry digl.
A ja się ustawię tak. Nie chcę oberwać z tego digla mój, jednak się... Dostałem banie. O, 98. Dlatego nie lubię po prostu... W sensie, SG jest o tyle wkurzające, że z kałacha bym go zarąbał tymi trzema strzałami prawdopodobnie. Albo 99 bym mu zadał, już nie pamiętam. Ale jest właśnie, to jest wada SG, że mniej zadaje. Zdarzyłby jeszcze jeden strzał, a tak do chamskiego heada dostałem. Tak, strzelaj swojemu po dupie, strzelaj! Dobra. Mam teraz pakiet, tym razem znowu nie mamy szans, mamy 5 i do tego gorszych niestety niż drużyna przeciwna, no ale zobaczymy, ustawimy się dobrze, może smoka zarzuci, no teraz moja broń jest bezużyteczna trochę, musimy to zraszować, no fajnie, fajnie. Dobrze drużyno, dobrze. Ja tutaj plantuję, nie wiem czy ktoś za skrzynką nie jest, a nie ma. Dobra, tym razem możemy to jeszcze ugrać, ten jeden honorowy punkt przynajmniej mieć. A. Chodź tutaj, chodź. Ty chyba nie żyjesz tam. Ale tego nie będziemy być pewni. Przeładujmy sobie 12 pocisków, to za mało. Tutaj jest, po prawo. I ostatni tam jest. Uciekamy. O cholera, dostałem jeszcze. Ale udało mi się na szczęście przeżyć, więc to tam nic, że prawie mnie przeciwnik zarąbał. To jest ciężarówka, na którą jakoś łatwo wskoczyć, tak było. Odbicie, kupmy sobie granaty. Już chciałem dwa razy kliknąć flesza z przyzwyczajenia. Kiedyś kupowałem zamiast flesza sobie zapalający granat. Czasami nadal to robię, bo czasami jest przydatny. Jednak nie ma takiej reguły, że zawsze. Fajna jest animacja, że zasłaniają sobie twarz. To ty zabiłeś? Nie, ktoś inny z heada zabił. Dobra, dobra, możemy tam wkraczać. Widzę, że jest w miarę czysto. Mimo tych wszystkich fleszy. O cholera! Zarąbałem taką w miarę losową banią, ponieważ nie widziałem go. To był kompletny fart. Nie! O Boże. Nie sądziłem naprawdę, że ktoś tutaj będzie. A kolej z Mach 7 się przykampił. Nie mógł mnie na szczęście trafić. Shotguny, mówię, są jakieś zrąbane ostatnio. Coś jest po prostu z nimi nie tak. Znowu nie potrafię za bardzo trafić przeciwnika nawet z bliska. Nawet mu mówię, wsadzę tam lufę w dupę, a i tak po prostu będzie... niezaliczony hit, ale z obrzynem jest jeszcze gorzej. Z obrzynem to już w ogóle nie da się niczego trafić. Jeżeli podskakujecie, to są niecelne. Co to kurde ma być? Dobra, muszę się wycofać. Chyba, albo... Tu jest awa jakaś nasza. Dobra, możemy wchodzić bez problemu. To jest bardzo częsta... Bardzo częsta kampa. Więc może zbyt aż... Oczywiste. O, z plecy nam zrobili. Nawet nie widziałem. Nie zauważyłem, że plecy są. Tutaj właśnie, jeżeli jest ogarnięty team CT, to on wie, w którym momencie musi się wycofać albo plecy zrobić. Boże, wszyscy sobie te banie strzelają. I to jest głośny dźwięk. No i mam nowe malowanie przynajmniej dla autolamy, dla TT. Ktoś tam wrzucił na kontener tą pakę, czy mi się zdaje? Bardzo możliwe, że jest na kontenerze paka, świetnie. Da się wejść na ten kontener, ale jest potrzebne podsadzenie, a w trybie uproszczonym podsadzanie nie jest możliwe. Dobra, ustawmy się jakoś. O kurde, raz go tylko trafiłem w nogę, albo w ciało, ale to było za mało. Mogłem double scope'em, bo double scope'em łatwiej jest mimo wszystko trafić na nawet średnio odległości. Ale obiłem chyba kilku, więc no, powinno nie iść aż tak źle naszym. Jakby mieli pakę, no to by już plantowali, to by była inna sytuacja. Niestety nasi postanowili rzucić pakę. Gdzie jest ostatni nasz plan? Garnitur, jak od ciebie się rozpoczynało, no i na twoim killu
twoim dedzie się zakończy. No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Jestem Rykka i się z wami żegnam. To cześć, na razie, pa. Niestety niektóre mecze muszą być przegrane, a tym razem były dwa przegrane, no ale kilka akcji ciekawych było. To cześć, na razie, pa.